40 tysięcy złotych wyda Suwalski Ratusz na szczepienia przeciwko grypie. Szczepieniami zostaną objęci Suwałczanie powyżej 65 roku życia, czyli urodzeni przed 1 stycznia 1953 roku. Jak wyliczył ratusz, takich osób jest blisko 9,5 tysiąca. W tym roku oprócz kryterium wiekowego, czyli 65 lat i wzwyż, mieszkańcy Suwałk, którzy chcieliby skorzystać z darmowych szczepionek, i tu zaznaczam darmowych, muszą również posiadać suwalską kartę mieszkańca. Ale mam też dobrą wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli tej karty wyrobić. Jeżeli takiej karty nie będą posiadali, będzie wystarczyło wypełnienie specjalnej ankiety, która zweryfikuje, czy dana osoba rzeczywiście jest mieszkańcem Suwałk. Suwalska karta mieszkańca, program Suwalska karta mieszkańca wprowadził to, że te szczepienia dla suwalskich seniorów w tym roku będą bezpłatne. W ubiegłym roku finansowaliśmy 50% kosztu pojedynczego szczepienia. W tym roku będzie to już szczepienie bezpłatne. W tamtym roku z naszej propozycji skorzystało 1044 seniorów. Mam nadzieję, że dzięki temu, że wprowadziliśmy program Suwalska Karta Mieszkańca, tych seniorów w tym roku będzie więcej. Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia przychodni, która na nasze zlecenie będzie świadczyła tą usługę, i zaraz po tym, kiedy tą przychodnię wyłonimy, w drodze postępowania przetargowego poinformujemy naszych mieszkańców, naszych seniorów, gdzie będą mogli udać się po taką darmową szczepionkę od grypy. Każde szczepienie zgodnie z oczekiwaniem suwalskiego samorządu musi zostać poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikującym seniora do szczepienia. Szczepienia przeciwko grypie nie są jedynymi działaniami profilaktycznymi tego rodzaju opłacanymi przez samorząd miejski, choć niewątpliwie dotyczą największej części suwalskiej populacji. Od kilku lat corocznie samorząd pokrywa koszty profilaktyki przed brodawczakiem ludzkim. Ta akcja obejmuje nastoletnie dziewczęta. W 2018 roku szczepić można te dziewczynki, które urodziły się w 2005 roku. Brodawczak ludzki to wirus odpowiedzialny za rozwój raka szyjki macicy. Na tę chorobę rokrocznie zapada kilka tysięcy Polek. Znaczna ich część wciąż przegrywa walkę z chorobą.